Dobry wieczór. 11 etap Giro, jeden ze spokojniejszych, tak wizualnie w tegorocznym włoskim turze. Płaski wzdłuż wybrzeża do kurortu Rimini, kurortu już po sezonie, więc nie tylko opuszczonego przez pandemię, ale opuszczonego w ogóle przez turystów. I czwarte zwycięstwo Arnaud Demara. Czwarte, słuchajcie, to jest rzecz wyjątkowa, to jest rzecz wybitna. Oczywiście zdarzają się co kilka lat w wielkich turach tacy zawodnicy, którzy wygrywają etapy seryjnie. Natomiast tutaj mamy połowę Giro i już cztery etapy Demara. W Tour de France zdarzało się Kittelowi, zdarzało się Cavendishowi. Petaki jest oczywiście rekordzistą w Giro z 9, to jest w ogóle jakiś, no to był fenomen, ale też w specyficznych czasach, nawet jeśli to te 9 etapów Petakiego prawdopodobnie, no trudno sobie wyobrazić, żeby kiedykolwiek zostało pobite. Natomiast tak czy inaczej, cztery etapy, cztery zwycięstwa, tak przekonujące, w tak świetnym stylu, każdy też z tych finiszy był inny, inaczej rozgrywany. Także naprawdę czapki z głów przed Arnaud Demarem, czapki z głów przed jego kolegami z drużyny, bo rozprowadzają go fenomenalnie. To jest no, jeden ze skuteczniejszych pociągów naprawdę w ostatnich latach, mimo że tutaj jest kilka drużyn, które próbują im się przeciwstawić. Drużyna Israel Startup Nation robi czasami taką dziwną robotę, podobnie jak zresztą na Tour de France. Ustawiają faktycznie pociąg, ale tego nie wykańczają. Podobnie robił Sunweb na Tour de France. No, pomocnicy Demara są tam, gdzie mają być. Tutaj szczególnie należy wyróżnić Guarnierego. Ten pociąg jest już słabszy, ponieważ wczoraj z trasy zszedł Ramon Zinkeldam, ale wciąż jest niezwykle skuteczny. Dzisiaj, słuchajcie, zastanawiałem się, czy Peter Sagan da radę, on wypalił po prostu wszystkie zasoby, wydawałoby się wczoraj, a jednak finiszował i to finiszował w taki bardzo spektakularny sposób. Ewidentnie musi się czuć dobrze, ponieważ kiedy widział, że Gaviria, za którym początkowo próbował jechać, traci rozpęd. Sagan szybko zmienił koło na koło Demara i jeszcze próbował z tego koła wyjść. Zabrakło, ale ewidentnie Peter Sagan jest drugim najszybszym sprinterem w tym Giro, gdzie wydawałoby się, że no jego dni jako sprintera są już policzone, ale on i już na Tour de France, zwłaszcza na tym etapie, gdzie został relegowany i odebrano mu drugie miejsce, jak i tutaj pokazuje, że wciąż jest szybki. Nie jest tak szybki jak ci najlepsi sprinterzy w top formie, ale jest im w stanie no, trochę zmusić ich do jeszcze większego wysiłku. No i tyle. No, cóż jeszcze mogę powiedzieć? Byli ci uciekinierzy, ta ucieczka dnia, Arne Sanders, Lotto Soudal, Francesco Romano. Oni próbowali. Sander tutaj no, gdzieś tam do końca walczył. W pewnym momencie wydawało się jeszcze na jakieś 10 km przed metą, że jego przewaga jest na tyle duża, że być może będziemy obserwowali tą jedną z nielicznych sytuacji, gdy uciekinier po prostu rzutem na taśmę broni się przed rozpędzonym peletonem, ale potem wiatr i praca drużyn sprinterów sprawiły, że półtorej minuty po prostu wyparowało w ciągu 5 km. No i tyle było po ucieczce. No i w zasadzie, jeżeli chodzi o dzisiejszy etap Giro, to tyle. Jutro mamy etap 12. Jutrzejszy etap jest bardzo ciekawy, ponieważ to są 204 km wokół Cesenatico. I to jest taki etap, tam jest w ogóle Gran Fondo organizowane. To są wszystko okolice, ten rejon, z którego pochodził Marco Pantani i te wszystkie wzgórza, po których trenuje bardzo wielu znakomitych kolarzy. No i te etapy w tym rejonie bardzo często są na Giro bardzo ciekawe. To jest taki jakby odpowiednik tego, co czasami na turze oglądamy w masywie centralnym. I nawet jeżeli bo podjazdów jest raz, dwa, trzy, jest 9 podjazdów takich wyraźnych, do tego kilka troszkę mniejszych górek. I to, że ze szczytu ostatniego, to jest niby premia górska czwartej kategorii, do mety jest 30 km jeszcze, to nie znaczy, że tam gdzieś nie pojawi się jakaś selekcja. Bo znowu trzeba o tym mówić, nie wiadomo jak daleko Giro dojedzie.
pewnie do końca tego tygodnia. Mauro Wejni twierdzi, że wszystko jest pod kontrolą, że drużyny są testowane i na COVID i że wiele więcej przypadków nie będzie w peletonie. Natomiast no, w Mediolanie, do którego Giro zmierza, sytuacja robi się dramatyczna. No więc nie wiadomo, jak to będzie. Więc jutro jest ten etap, gdzie jakiś długi atak, jakaś znowu próba gubienia kogoś, ewentualne defekty, ewentualne jakby zjazdy są też niebezpieczne. Trzeba być czujnym, jeżeli się chce być w grze na czasówce i w Piancavallo, które mogą być decydującymi etapami o tym, o losach tego wyścigu. No i tyle. Jutro także oglądajcie, śledźcie, bądźcie czujni, bo może się dziać dużo, chociaż czasami z dużej chmury mały deszcz na takich etapach, ale myślę, że nie na tym wyścigu, gdzie jakby każdego dnia trzeba się ścigać o wszystko. Tyle ja dzisiaj, dziękuję uprzejmie, do zobaczenia, cześć.